Dzień dobry, witam Państwa z galerii Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Nie możemy się niestety widzieć z Państwem osobiście w galerii w dniu wernisażu. Z uwagi na obecną sytuację, z uwagi na bezpieczeństwo musimy pamiętać cały czas o tym, żeby zachowywać procedury. Stąd wernisażu, jaki do tej pory był w galerii, z Państwem niestety nie możemy przeprowadzić, ale możemy się widzieć z Państwem przy pomocy środków medialnych i tą wystawę, którą chcę dzisiaj Państwu zaprezentować, będzie wystawa w sieci na naszym profilu, na profilu Facebooka Ośrodka Kultury i Sztuki, a to wystawa dwóch artystek z Jarosławia. Są to dwie panie, Jolanta Drąg i Maria Piśko. Obie panie związane są z naszym środowiskiem twórczym. Obie panie ukończyły Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Pani Jolanta Drąg ukończyła grafikę pod kierunkiem pani profesor Ireny Oryl. Mieszka i tworzy w Jarosławiu. Tworzy głównie w technice akrylu, pasteli, akwareli i batiku. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Na dzisiejszej wystawie znajdą się prace, które powstały w roku 2019 i 2020. Są to najnowsze prace z cyklu Cztery pory roku, a także wspomnienia ze spacerów, na które pani Jolanta bardzo lubi się wybierać i przenosić zaobserwowane miejsca na płótno. Pani Maria Piśko, emerytowana nauczycielka Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, uczyła młodzież ceramiki. Ukończyła wyższą uczelnię we Wrocławiu. Jest również absolwentką naszego Liceum Sztuk Plastycznych. W 2013 roku pani Maria Piśko została odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jest członkiem honorowym Związku Ceramików Polskich. Prowadzi niezliczoną ilość blogów. Państwo możecie śledzić te informacje w sieci, bo pani Maria puszcza wszystkie informacje związane z kulturą na bieżąco, zarówno z wystaw, które odbywają się w naszej galerii, jak również wystaw, które promują inne instytucje kultury. Należy również i działa z grupą twórczą Trzy Pokolenia Wodnicy i z panią profesor Heleną Płoszej-Wodnicką miała również przyjemność wystawiać swoje prace tutaj w naszej galerii. Drodzy Państwo, ta wystawa jest troszeczkę może nie codzienną z uwagi na to, że nie prezentujemy prac ceramicznych pani Marii Piśko. Jest to tylko taki mały wycinek, natomiast prezentujemy przepiękne prace, można powiedzieć gobeliny, ale są to prace tkane ręcznie. Miejsca, które wpłynęły na panią Marię i które chciała również przekazać, ale tym razem nie za pomocą gliny, a haftu. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do obejrzenia tej wystawy w sieci. Tak jak wspomniałam, będzie ona prezentowana na naszym Facebooku, Facebooku Ośrodka Kultury i Sztuki. Umieścimy ją również na portalu e-Dom Kultury. Jeżeli tylko sytuacja, drodzy Państwo, nam pozwoli, bardzo chętnie otworzymy galerię dla Państwa. Będziemy oczywiście cały czas mieć na uwadze nasze bezpieczeństwo. Jak wspomniałam, bardzo za Państwem też i tęsknimy. Chcielibyśmy powrócić do tych naszych spotkań podczas wernisażu. A tym razem do zobaczenia w sieci. Aha, drodzy Państwo, jeszcze mamy dla Państwa specjalną niespodziankę, a mianowicie słowo od artystek. Witam serdecznie, jestem autorką prac Drąg Jolanta. Na wystawie przedstawiam pejzaże głównie, ale zacznę od słów bardzo znanego twórcy Klimta, który powiedział: jeśli ktokolwiek chce mnie zrozumieć, powinien uważnie patrzeć na moje prace.
Myślę, że to są bardzo trafne słowa, ponieważ malarstwo to nie jest przypadkowy czy dobrze zaplanowany zestaw plam na płaszczyźnie, ale to jest barwny przekaz tego, co artysta chce przekazać oglądającemu, czyli widzowi. Uwielbiam miejsca, tak jak Marysia powiedziała, że bardzo często chodzimy na spacery odległe. Tak samo mamy te same upodobania, lubimy przyrodę, miejsca odległe, takie, gdzie często są zapomniane przez ludzi. Na moich obrazach przedstawiam w tej części akurat prace namalowane na podstawie miejsc Parku Krajobrazowego Południowego Roztocza, gdzie są odległe, mało uczęszczane przez ludzi, gdzie kiedyś święty Chmielowski Albert miał swoją samotnię. Jest to bardzo zagubione w lasach. Jest tam kapliczka przydrożna, krzyż bruśnieński, ruiny starego domu. Wszystko jest otoczone lasami, bujną przyrodą, kwiatami, ziołami. To, co jest magiczne, to, co jest zapomniane. Poprzez malarstwo pragnę zachęcić ludzi, przekazać to, co zapomniane i do zwiedzania, do obejrzenia, do obcowania z tym, co cudne. Drugą częścią, którą pragnę przedstawić, którą na wystawie tutaj ukazuję, to są cztery pory roku Vivaldiego. Jest to cykl 12 obrazów malowany na podstawie utworu słynnego kompozytora Antonio Vivaldiego, Cztery pory roku. Chciałabym, aby ktoś, kto mógł, nie może na przykład słyszeć utworu, mógł go widzieć poprzez patrzenie na obraz. Chciałabym przekazać widzowi muzykę, wiatr, kwiaty, szum drzew, każdą porę roku, czy ona jest piękna, czy jest tam burza, czy jest spokój, sielanka, żeby można było to odebrać. Cztery pory roku zaczynają się od wiosny, barwnej, szumnej, gdzie jest i burza, gdzie jest spokój, sielanka. Później jest lato, też przeplatane burzami, spokojem, złota i jesień, i zima, skuta lodem, gdzie mocno padają deszcze, zamarzają na drzewach, ścinają. Jest ona bardzo odmienna od innych pór roku, ale i zima jest odmienna. Jest pozbyta koloru, nie ma za bardzo koloru, nie ma zieleni, nie ma kwiatów. Jest wszystko skute lodem, ale jest środkowa część zimy, gdzie jest bajecznie, gdzie ludzie wszyscy pragną wyjść na zimę i cieszyć się nią. Vivaldi wspaniale skomponował ten utwór, pokazując, że w każda pora roku jest i żywa, i spokojna, że jest wszystko. Chciałabym, aby widz mógł to samo odbierać poprzez barwne kolory, poprzez obrazy, niekoniecznie słuchając. Nie wszystko można powiedzieć, nie wszystko można przekazać muzyką. Też można powiedzieć to poprzez malarstwo, poprzez kolory. Szkoda, że galeria jest nieczynna, ale mam nadzieję, że to się zmieni, że będzie można zwiedzać. Obydwie z koleżanką moją, Marysią Piśko, marzymy o tym, aby wystawa została otwarta, aby te restrykcje były usunięte, bo Marysi prace są zachwycające. Mam nadzieję, że moje też się będą podobały. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Maria Piśko. Mam tutaj wystawę w Galerii Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Jest to wystawa w tej chwili tylko multimedialna. Bardzo nam jest z tego powodu przykro, że nie możemy spotkać się z naszymi odbiorcami, z naszymi koleżankami, kolegami, z osobami, które się sztuką interesują, które spędzają wolny czas czasem w galeriach. Może to się szybko skończy, ale zapewniam, że my twórcy cały czas działamy gdzieś tam w naszych zamknięciach, cały czas nas te tematy, które tam dzieją się, nurtują. Ja w tej chwili po raz pierwszy pokazuję wraz z Jolą Drąg, która mnie do tego jakby przymusiła, żeby brać udział w tej wystawie. Pokazuję tkaniny, czyli prace, które mozolnie
tworzyłam przez całe lata. Ja generalnie nie pokazywałam, dlatego że pierwszym moim tworzywem jest ceramika i nagromadziłam tej ceramiki przez lata wyjazdów na plenery ceramiczne tutaj do Nowego Wiśnicza, potem do Cieszyna, w Zdunach ostatnio byłam. Więc pokazywałam te prace przywiezione z tych plenerów ceramicznych. W tej chwili niestety warunków nie mam do tego, żeby jakieś większe realizacje ceramiczne powstały, więc siedzę w domu i każdą chwilę wolną to, co mnie nurtuje, co mnie zachwyca przede wszystkim, bo bardzo lubię chodzić takimi polnymi ścieżkami, stąd właśnie może nawet to skojarzenie z koleżanką Jolą, że chodzimy czasem tymi samymi ścieżkami i podziwiamy te same pejzaże. Może u mnie te pejzaże są jakoś tak inaczej przez to tworzywo pokazane, ale chciałam zaprezentować tutaj właśnie te możliwości, jakie posiada tkanina. Jedną z pierwszych to są gobeliny. Gobeliny powstały kiedyś z fascynacji tkaniną i na krosnach utkane najpierw, tak jak należy, naniosłam osnowę, a potem przez, oj, to długo trwało, wątek, bo to są z cienkich nitek, tworzone jakieś jakby krajobrazy z tych moich. To jest inspiracja w naturze, ale z tych moich wypadów są tworzone te kompozycje. Tych gobelinów tutaj jest dwa. Jeden jest po raz pierwszy pokazany, chociaż on gdzieś kilka lat leżał na strychu. Trzeba go było z krosien zdjąć i jakoś oprawić. I tutaj ta mobilizacja spowodowała, że on tu się znalazł. Na ostatniej wystawie poświęconej świętemu Janowi Pawłowi II w Galerii Łato Avanti pojawiła się tkanina, którą wymyśliłam. Nie widziałam do tej pory, żeby ktoś robił na drutach jakby podkład, tło, a potem filcował, więc wykonałam taką przestrzeń prostokąt z tego, ze sznurka. A potem tymi drobnymi pyłkami czesanki wełnianej tkałam tą część przedstawiającą. I to tutaj można zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo mi się to spodobało, chociaż to jest niezmiernie pracochłonne. Jest kilka takich łączeń, że trochę dziergam, a trochę właśnie tą czesanką wełnianą uzupełniam. Bardzo mi się w którymś roku spodobała właśnie technika filcowania na sucho, na mokro i tutaj zdążyłam kilka prac zgromadzić, żeby pokazać. Także bardzo byśmy chcieli, żeby Państwo mogli przyjść i zobaczyć tą wystawę, chociaż pojedynczo, chociaż w masce. Ale żeby ją zobaczyć, bo to jest całkiem inny odbiór sztuki, jeżeli się ogląda, ma się ten kontakt z dziełem sztuki, a co innego, jak to jest pokazywane, bo pokazywać no, można, trzeba dla kogoś, kto tam jest gdzieś daleko i nie może akurat wejść do galerii, ale tutaj w Jarosławiu jest kilka fantastycznych galerii, gdzie należy się pokazywać, gdzie należy przyjść, choćby mnie nawet sztuka nie interesowała, należy przyjść, jednak spojrzeć tam na te realizacje, które twórcy mają do zaproponowania. Dziękuję. Chciałam jeszcze na koniec zaprezentować pracę swoją, która powstała właśnie już podczas siedzenia w domu z powodu ograniczeń pandemii i nazwałam tą pracę pod tytułem Sielanka, ale z dopowiedzeniem COVID-19. No, trudno się smucić. Trzeba po prostu znajdować sobie jakieś takie zajęcie, które będzie nas promowało, może nie promowało, ale jednak dowartościowywało, że będzie nam sprawiało radość. Taką pracą jest ta, którą tu za sobą prezentuję.